Live is brutal. Pięknie. Wow. 9 motocykli marki Triumph, 13 uczestników i 4 dni pełne jazdy po krętych włoskich drogach z pięknymi widokami. Kiedy w Polsce było jeszcze zimno, my wybraliśmy się w okolice jeziora Garda na wyjazd zorganizowany przez Triumph Polska i szkolenie motocyklowe.pl dla posiadaczy motocykli angielskiej marki. To był niezapomniany lot z szkoleniem motocyklowe i Triumphem. Dobra, to jedziemy. Bo akcja pakowanie. Patrz na to! Witamy Państwa na pielgrzymce w Gardzie. Kto chciał śpiewać? Będziemy jechać nad takie całkiem spore jezioro, nazywa się Garda i jest tam ładnie. Bo tak się będę starał zawsze te trasy dobierać, żeby wrócić przed tym roku. Jakoś się udało. Jakoś się udało. Właśnie dotarliśmy na miejsce. Trafili w dziesiątkę tym motocyklem. Wygląda to bardzo ładnie, o basenik, naprawdę widoki. A wy tam długo jeszcze? Czas na pierwsze kilometry. Jedziemy w poszukiwaniu stacji. A potem trochę kilometrów będziemy mieli do zrobienia. Proszę pana, tak to ja mogę teraz jeździć, tak to ja mogę teraz jeździć. I ja bym pojechał na lody. Ile można dzidować? No i ci powiem, że ta moc jest tak właśnie dosyć fajnie rozłożona. Ach, w tych tunelach jak rzeźko. Się zaczyna jakieś zakręciki. Zrobimy sobie fotki! 3, 4! A tak z życiem! Mieliśmy wjechać na... To jak to się miało nazywać? Dera co? Strada della Forra. Cały czas jedziemy wzdłuż jeziora, cały czas mamy właśnie widok na góry, na jezioro. A tutaj cała grupa, same triumfy. 1200, 1200, 800, 800, 900, 660, 900 i o dziwo dwa streety. Pinia, a tu Pawła. Pięknie, wow. Nie zamykamy gazu, tylko mamy cały czas gaz otwarty, a prędkość regulujemy hamulcem nożnym. Wbijamy na pas Rocco. Tu jeden luk, noga na tył, lekko otwierasz gaz i teraz otwierasz gaz na maksa, na wyjściu, żeby się wyprostować. No, tam sobie skanuje, nie? Noga na tylnym hamulcu, broda do lusterka i tak sobie zamknę. Ale panie, robisz już 100. A, spodobał mu się. Zapatrzył się, no ja się nie dziwię. Motocykl naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jak tam panowie po pierwszym dniu jazd? Kurde, było po prostu, powiem ci, zajebiście. No. Naprawdę, było super. Zakrętów sporo? A już będzie tylko lepiej. Lekka mgła na jeziorze. 8:05. Dzień dobry. Cześć. To wszyscy wyspani, najedzeni. Dzisiaj jedziemy na zakręty. Dziękuję. Dobra, także zaczynamy dzień drugi. Pogoda jest przepiękna, jest chyba już 10 stopni. Cieplutko, o, tymi wąziutkimi uliczkami tutaj fajnie jedziemy. Idealna pogoda. Włosi lubią motocykle, zawsze zwracają uwagę. Popatrzą, pointeresują się. Jedzie 9 motocykli razem, więc też zwraca to uwagę na siebie. A Włosi tak patrzą przyzwyczajeni do swoich motocykli. No kurczę, to ani Ducati, ani jakiś Aprile, żadne Moto Guzzi, tylko Triumfy. 9 Triumfów razem. Na pewno to musi ciekawie wyglądać z ich perspektywy. Przepiękne widoki. To tu jest takie niebo i ta woda, no po prostu kurde, można się rozpłynąć, nie? O, Sirmione. Jedziesz nawet przez to miasto, nie? I masz jest takie... Fajnie. Jest fajnie, nie? Ale widoki! O, a teraz w końcu mapę ustawiłem tak ładnie, że widzę całą trasę, jaka jest przed nami, kiedy są zakręty, kiedy zakrętów nie ma.
Łocie, panie! Do tontyny będziemy jechać. No, jest wolność, nie? Tak. Ciekawe, co powiesz po tej przejażdżce. Panie Piotrze, i jak było? Samo prowadzenie to bajka, bajka. Troszeczkę modyfikuję trasę. Naprawdę dla mnie idealnie. Można sobie na spokojnie jechać i podziwiać. No nie, no pustelnia tu jest, chciałbym wam pokazać. Ósmy wiek, tam jest ta pustelnia. To kto stoi ze mną na bardziej hardkorowy taras? No to ja idę. Oj, to jest widok. Teraz jesteśmy na Bregasino. Widzimy miejscowość Riva del Garda. Chwila przerwy, jemy obiad. Co by innego jak nie pizza oczywiście we Włoszech. Wrzucam sobie do kurtki Seca Strada Evo podpinkę ocieplającą, bo teraz już robi się coraz chłodniej. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o kurtce Seca Strada Evo, to zapraszam was na kanał Motomanda Lookup, gdzie już przygotowaliśmy pełen odcinek związany właśnie z tą kurtką. A ja idę jeść, bo czeka na mnie gorąca pizza. O, już grupa dogoniona. Uuu, jakie działo. Co tam, piesek? Ja czuję, że dziewczyny jutro nie pojadą. Może tak być, może tak być. Jesteśmy zmęczeni, ale w humorze. Jak słychać, jest wesoło. Idę się ogarniać. Niedziela. Jakaś bułeczka, szybkie śniadanie i zaczynamy kolejny dzień jazd. Dzień dobry. Chciałeś wiedzieć, gdzie dzisiaj jedziemy? Dzisiaj niespodzianka. Pojedziemy do muzeum, słynnego muzeum Mille Miglia, który odbywał się w latach tam 27-57. Jak sama nazwa mówi, Mille Miglia, na odległości 1000 km około. Od Brescia do Rzymu i z powrotem na publicznych drogach się ścigano w tych latach. Ach, ci paparazzi! A jeden z pierwszych testów, który się pojawi na kanale Motobandy, to będzie Tiger 660 Sport, na którym właśnie jadę. Ale widoki piękne na miasto. Robi wrażenie. No. Zajechaliśmy do muzeum wyścigu Mille Miglia. Po antykiet. Samochód Triumph, związku z motocyklami to nie ma. Oczywiście bardzo dużo włoskiej motoryzacji Ermini. Szczerze mówiąc, nie kojarzę. Co to jest? Balil. Pininfarina. Maserati. Moretti. Ja jestem fanem tego samochodu właśnie. Porsche 356. Samochody, które teraz osiągają niebotyczne kwoty. Taka ciekawostka, wiecie? Musiałem to sprawdzić. Dobra, trzeba ich kupić jakieś suwenirki. Teraz lecimy na Costa Eusebio. My też się tu zatrzymujemy? Ale tutaj panów się patrzą, a my nic, ani na kolano, ani nie dodajemy gazu, ja nie wiem, jakoś tak. To jest jakaś znana miejscówka dla lokalców. Taki mamy widok numer 1, a taki mamy widok numer 2. A numer 3 na pizzę będzie widok. Tak, a numer 3 to zaraz będzie pizza. Very nice. Thank you. I buy this motorcycle. Motocykl. Ale mąziutko. Trochę się pan zdenerwował. Na końcu jeszcze małą przygodę widzieliśmy.
jak się Włoch na motocyklu wywalił. No takich trzech mistrzów to było. No ten na tym Harleju to tak ściął ten zakręt, że wyjechał na mój pas, nie? No. A ten się znowu złożył, jakby co najmniej na torze wyścigowym był, a tam na rondzie to wyślizgane wszystko. No i hajcajt, klasyczny hajcajt. Tracił przyczepność, chwycił przyczepność, tylne koło i go wyrzuciło w górę. I dzisiaj w planach jest zrobienie 200 kilkudziesięciu, około 300 kilometrów. Będą widoki takie, że będziecie szczeneć z podłogi, się zatrzymamy, zrobimy zdjęcie, a te lepsze będą za 5 minut. I zaczynamy ostatni dzień jazdy. Ale no, już czuć chłód. Kawusia wypita i można jechać dalej. Ale tak śmiesznie ogólnie, jak się jedzie i ten śnieg leży. Trentino. Nie, ale widok naprawdę. Matko Bosko, jak to pięknie! Jesteśmy bardzo blisko Merano, tam zjemy obiad. Z Merano już będziemy się kierowali w stronę Jaufenpass. No dobra. Zamianka z Pawłem. Street Triple RS z 2017 roku. Ale piękne widoczki. Ogólnie streetem fajnie się jeździ. Fajnie to jest mało powiedziane. On sam skręca. Ale śniegu. Masakra! Jechaliśmy właśnie na Jaufenpass. Niecałe 2100 metrów, dokładnie 2094 metry. Ha! To co, rzucamy się śnieżkami, tak? Widziałem. Jeśli sami byście chcieli pojechać na taką wyprawę, to wpadajcie na szkolenie motocyklowe.pl, bo chłopaki takich wyjazdów organizują kilka w roku i to w różne miejsca. A ja zapraszam was na nasze social media, na nasz portal. Sezon już rozpoczęty, więc do zobaczenia na drogach. No i tutaj powoli kończymy naszą przepiękną przygodę Motogarda z marką Triumph. Dziękujemy państwu. Ruszamy do Polski. Porządne motocykle do pakowania.